Za 200 lat pewnie nikt nie będzie o nas pamiętał. Po 20 latach zarząd cmentarza wyśle zawiadomienie do naszej rodziny, że okres opłacenia kwatery cmentarnej się zakończył. Jeśli nikt się nie przyzna do naszego grobu, no to zostanie on rozebrany. Usunięta zostanie płyta, nie będzie tam już naszego imienia i nazwiska. Jedynie co po nas zostanie, to wyblakły ślad w księgach cmentarnych, a nasze zwłoki również po 20 latach zostaną zmineralizowane. A może bardziej zapamiętają nas nasi bliscy, będą cytować nasze wypowiedzi, może umieszczą jakieś cytaty z nich w książkach, aby zostało to przekazane kolejnym pokoleniom. Ale jak praktyka pokazuje, książki niszczeją, nakłady się kończą, a po pogrzebie wszyscy wracają do normalnego życia. Śmierć zatrzymuje tylko na chwilę. Uczucie straty, łzy, a później po prostu trzeba dalej żyć, bo wraz ze śmiercią jednego człowieka nie kończy się świat. I nie oszukujmy się, i tak będzie w naszym wypadku. To co po nas zostanie? Buty i telefon głuchy, jak napisał ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu? Nigdy materia nie przekaże nam tego, co mogą dać nam rzeczywistości duchowe. Ludzie wierzący nie przesadzają z kwotami wydawanymi na nagrobki. Oczywiście dobrze, kiedy płyta jest wykonana z solidnych materiałów, wtedy posłuży ona na lata. Jednak nie przesadzałbym z ilością kupowanych kwiatów, zniczy czy wieńców. Po co zastawiać płytę nagrobną rzeczami, które i tak lada moment trafią do śmietnika? Zamiast tego proponowałbym zamówić msze święte za naszych bliskich zmarłych. Są różne zwyczaje odprawiania mszy świętych za naszych bliskich, którzy są już po tamtej stronie życia, ale najpopularniejsze jest 30 mszy świętych gregoriańskich. Msze święte gregoriańskie, potocznie zwane gregoriankami, to zbiór 30 mszy świętych, które odprawia się dzień po dniu za jednego zmarłego. Zwyczaj mszy świętych gregoriańskich jest związany z postacią świętego Grzegorza. Zresztą stąd nazwa mszy święte gregoriańskie. I był to bardzo ważny człowiek dla Kościoła. Zresztą nie bez powodu dano mu przydomek Wielki. Historia doceniła go jako reformatora. I co ciekawe, jako pierwszy mnich w historii Kościoła został wybrany papieżem. Święty Grzegorz opisał historię mszy świętych gregoriańskich w swoich dialogach. Jak się okazuje, zanim został wybrany papieżem, był opatem benedyktyńskiego klasztoru. I właśnie w jego zakonie doszło do trudnej sytuacji, bo jeden z jego współbraci złamał ślub ubóstwa. Ukradł i schował 3 złote monety. Z tego powodu było świętemu Grzegorzowi bardzo przykro, dlatego że tamten człowiek był przez niego bardzo szanowany, bo miał posługę lekarza i pielęgniarza i święty Grzegorz doświadczył od niego wiele uprzejmości. Ale pomimo wypracowanych względów, z racji na przykład dla reszty współbraci, umarł on w osamotnieniu i również został pochowany poza cmentarzem. Ale miesiąc po śmierci, mimo wszystko, święty Grzegorz odczuł wielką litość względem swojego współbrata i stwierdził, że nie może skazać go na wieczne katusze. Dlatego zaplanował, aby przez 30 dni były sprawowane za niego msze święte i zlecił to przyorowi. W wyniku tego doszło do cudownej wizji. Zmarły mnich ukazał się w widzeniu swojemu bratu, który również był mnichem i powiedział, że został uwolniony z czyśćca i jest już zbawiony. I dla świętego Grzegorza był to mocny dowód na to, że msze święte mogą uwolnić od wiecznych katuszy. I nie trzeba było długo czekać, aby zwyczaj 30 mszy świętych gregoriańskich stał się najpierw popularny w Rzymie, a później w całej Europie. Kościół w trakcie Soboru Trydenckiego podkreślił ogromną wartość mszy świętych za zmarłych, a nawet w klątwach, czyli w bardzo charakterystycznych dla tamtego czasu definicjach teologicznych, podkreśla, że wyklętym jest ten, kto twierdzi, że msza święta jest tylko ofiarą pochwalną i dziękczynną. Nie, bo msza święta nie jest tylko pamiątką ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu i nie korzysta z mszy świętej tylko i wyłącznie ta osoba, która przyjmuje komunię świętą. Bo mszę świętą można sprawować zarówno za żywych, jak i za umarłych. I ona ma ogromną wartość przebłagalną, jak i ogromną wartość zadośćuczynienia.
Sobór Trydencki nie ogranicza się tylko i wyłącznie do ogólnej nauki o mszach. W dokumentach soboru znajdują się wzmianki konkretnie o mszach świętych gregoriańskich. Między innymi są opisane zwyczaje, które towarzyszą tym mszom i one są dowodem aprobaty tej formy modlitwy. Nie na tym koniec. Święta Kongregacja Odpustów w dekrecie z 15 marca 1884 roku oświadczyła, że ufność żywiona przez wiernych odnośnie wielkiej wartości 30 mszy świętych gregoriańskich jest pobożna i rozumna. Podkreśliła ponadto, że 30 mszy świętych gregoriańskich odprawianych za jedną osobę zmarłą ma wielką skuteczność w wybawieniu jej z czyśćca. I w ogóle używa bardzo pozytywnych określeń, między innymi tego, że zwyczaj ten przez Kościół jest pochwalony. Prawdą jest to, co pisał święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła, że każda msza święta ma nieskończoną wartość. Ale czy to oznacza, że mamy odprawić tylko i wyłącznie jedną mszę świętą z naszego bliskiego zmarłego? Czy mamy być na tej mszy świętej pogrzebowej i potem koniec? Wydaje się, że nie, że każda msza święta ma ogromną wartość i jest z nią trochę jak z miłością, że nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do jednego powiedzenia kocham, tylko codziennie to mówimy o sobie, która jest dla nas ważna. Czasami jej to mówimy nagminnie, wręcz nachalnie, aby nie przyszło jej do głowy to, że my tak naprawdę możemy jej nie kochać. Zresztą pięknie powiedział Benedykt XVI, że msza święta to jest sakrament miłości, więc tę miłość trzeba powielać i ponawiać. I dlatego ta wielość mszy świętych w ramach 30 mszy świętych gregoriańskich jest dowodem naszej wytrwałości w dążeniu, aby nasz bliski zmarły został zbawiony. I tutaj jest właśnie wielkość mszy świętych gregoriańskich w powtarzalności i wytrwałości. Msze święte gregoriańskie muszą spełniać cztery kryteria. Podała je Stolica Apostolska 24 lutego 1967 roku w odpowiednich dokumentach. I tak, po pierwsze, msze święte gregoriańskie muszą być sprawowane tylko i wyłącznie za jedną osobę. Jest niedopuszczalne, że powiemy, Pan Bóg wie przecież za kogo się warto modlić, więc z tej listy ofiarodawcy wybierze sobie jedną osobę. Nie. Odprawiamy msze święte tylko i wyłącznie za jedną osobę zmarłą. Po drugie, gregorianki są odprawiane za zmarłych. Nie ma mszy świętych gregoriańskich za osoby żywe. Po trzecie, msze święte gregoriańskie powinny trwać 30 dni. I po czwarte, trzeba zadbać o ciągłość 30 mszy świętych gregoriańskich, aby one odbywały się dzień po dniu. Z odpowiedzią przychodzi nam Stary Testament. W Księdze Powtórzonego Prawa słyszymy, że Mojżesz był opłakiwany przez 30 dni przez Izraelitów. I zobaczmy, że w wielu parafiach w Polsce i na świecie 30 dzień po śmierci odprawia się mszę świętą za osobę zmarłą. Czy w ten sposób nie podkreśla się, że jakby w pewnym sensie została zamknięta miesięczna żałoba?